Gość poranka. Witam serdecznie, nazywam się Michał Siedlecki. Dziś moim Państwa gościem poranka, w zasadzie gościem poranka, bo bardzo dużo osób dziś w naszym studiu są inicjatorzy i zwycięzcy tegorocznej katorgi, czyli Maciej Frontczak, przewodniczący samorządu studentów PWSZ, organizator festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I teraz po kolei Mateusz Kowalski, Adam Gankowski i Michał Wiśniewski, czyli zwycięzcy tegorocznego festiwalu. Witam serdecznie, panowie. Witam. Hej, hej. To nim do zwycięzców przejdziemy, bo wy tu jesteście dziś najważniejsi tak naprawdę, to zacznijmy od tych spraw organizacyjnych, czyli jakbyś w kilku zdaniach, Maćku, podsumował tegoroczną katorgę. Tegoroczna katorga odbyła się po raz już 20, czyli jubileuszowo, odbyła się w bardzo fajnej atmosferze, było zimno, ale była bardzo gorąca atmosfera, którą mogli nam zapewnić uczestnicy konkursu, jak i zespół East West Rockers. Bawiliśmy się ponad 22, skończyliśmy koncerty, było bardzo dużo osób, które dopisały nam na ten koncert, dużo fanów czy osób tu dopingujących nasze zespoły. To wprowadź naszych słuchaczy, z kim mamy dziś do czynienia tutaj w naszym studiu. Chodzi mi oczywiście o zwycięzców. Tak, ja gratuluję też, jak się mogę tak bardzo publicznie powiedzieć. I witam zwycięzców Słowiańskiego Festiwalu Piosenki Katorga 2017, zespół The Wall. Czujcie się zatem przywitani, ja też się do tych gratulacji dołączam. Słuchajcie, jak było grać na katordze? Powiedziałbym, że dosyć zaskakująco, gdyż no przede wszystkim to, co osiągnęliśmy, pierwsze miejsce, było czymś zupełnie niespodziewanym, bo tak naprawdę pojawiliśmy się na tym festiwalu tylko, żeby pokazać się, żeby promować się w Płocku, a nie po to, żeby zajmować jakiekolwiek miejsce. No to nie było w planie raczej, no ale całkiem miło, że się przyszczęściło. Czy co, spakowaliście się, poszliście na festiwal, chcieliście zagrać i wrócić do domu? Tak, taki był plan. Ambitnie. Bardzo ambitnie. Słuchajcie, to opowiedzcie pokrótce o tym, jaką muzykę reprezentujecie, co zagraliście na festiwalu. No cóż, zespół przeszedł pewnego rodzaju przemianę, gdyż kiedyś graliśmy coś na zasadzie pop-rocka, to było maksymalnie lekkie. W tym momencie od dłuższego czasu, gdy skład się lekko zmienił, staramy się grać nieco cięższe brzmienia, pewne połączenia hard rocka z rockiem alternatywnym, tak żeby było to mieszanką najróżniejszych gatunków. Na katordze zaprezentowaliśmy w sumie pierwsze dwa utwory, które stworzyliśmy naszym nowym składem. To jest Against the Wall and tak się włącza angielski czasem, i Demon Tree. Jakbyście mieli opisać te utwory, porównać do którego artysty tego głównego nurtu, albo bocznego, bo gusty są różne, prawda? Ojej, naprawdę ciężko mi stwierdzić. Staramy się grać coś w miarę oryginalnego i jest to bardzo podobne do muzyków tworzących muzykę masło maślane naszych gatunków, aczkolwiek jednak nie jestem w stanie teraz raczej przytoczyć jakiegoś artystę, na którym byśmy się wzorowali, bądź nasza muzyka byłaby wyjątkowo podobna. Czyli gracie swoje, a to jest chyba ważne. Adamie, to było dla was wyzwanie, wystąpienie na katordze przed dużą publicznością? Myślę, że tak, bo zaczynamy dopiero od tego i to był na pewno stres. I było zimno. A co było najtrudniejsze poza wytrzymaniem tych mrozów? Przełamanie swojej tremy? Stresu? Tak, i jeszcze miałem problem ze wzmacniaczem i potem było niefajnie podczas gry, bo się trochę denerwowałem, ale jakoś wyszło, więc jest okej. Okay. Michała, powiedz, wszystkich muszę was wyciągnąć do odpowiedzi, także nie ma lekko. Jakie wrażenia po, znaczy kiedy już usłyszeliście, że wygraliście, co miałeś w głowie? No na początku to było tak, że no jak tu już mówił Mateusz, przyszliśmy zagrać i tak naprawdę, żeby właśnie się pokazać, no czekaliśmy, oglądaliśmy pozostałe tam występy, po czym był werdykt, no zaczęli od miejsca trzeciego.
I powoli napięcie rosło, tak? Powoli napięcie rosło. Ja żartobliwie, stojąc tutaj z moimi kolegami z zespołu, żartobliwie mówię, pierwsze miejsce The Wall. Po czym nagle usłyszałem echo na scenie, tak, no można powiedzieć echo The Wall, no tak się spojrzeliśmy na siebie wszyscy, no nie wiedzieliśmy co powiedzieć, no ale no zadowoleni weszliśmy na scenę, no i ze zdziwieniem odebraliśmy nagrodę, no. Nagrodę, czyli między innymi wystąpienie podczas juwenaliów. W zasadzie będziecie otwierać tą gwiazdorską obsadę. Są emocje, jest stres, czy to jest wyzwanie, które z wielką chęcią podejmiecie? To jest coś, moim zdaniem, bardzo ciekawego, gdyż no przede wszystkim jest to szansa na promowanie się, więc wiadomo, dlatego trzeba ze stresem sobie zdecydowanie poradzić, bo no to jest coś, co niszczy nas od środka, to jest coś, co... To jest coś, co można oszukać nawet swoją własną psychiką, żeby nie było naszym wrogiem, tylko tak jakby, żeby było obok nas, ale mimo to, żebyśmy razem z tym mogli działać i osiągać to, co naprawdę chcemy osiągnąć. Więc myślę, że to, czym jest stres, nie przeszkodzi nam w zagraniu dobrego koncertu raczej. I przyznam szczerze też, że jeśli chodzi o juwenalia, jesteśmy lekko zdruzgotani tym, że większość zespołów, które będą tam występować, tworzą zupełnie inny gatunek muzyczny i raczej nie znajdą się fani brzmień, które my prezentujemy, więc... Słuchaj, publiczność będzie duża, nie wiadomo kto będzie, komu wasza muzyka wpadnie w ucho, także nie przesądzajmy. No zobaczymy. Z waszej perspektywy, słuchaliście, tak jak słyszałem, Michał mówił, że słuchaliście innych zespołów. Jak oceniacie tą młodą scenę muzyczną w Polsce na podstawie katorgi? To ciężko stwierdzić na dobrą sprawę, bo jeśli chodzi o zespoły na katordze, to jedynym zespołem poza nami był zespół Watacha, który raczej nie składa się z młodych muzyków, a raczej z muzyków doświadczonych, dzięki którym w ogóle mogliśmy zagrać ten występ, bo pożyczyli nam sprzęt. Dlatego bardzo im za to też chcielibyśmy podziękować. Super, w ogóle muzycy, super ludzie, fajny zespół. Jakie macie plany na dalsze koncertowanie? Co w planach tych muzycznych? Na dalsze koncertowanie. Będziemy mieli teraz kilka koncertów jeszcze poza Płockiem, załatwionych przez naszego dramera tutaj, bo on jest z okolic. Bodajże Dni Żuromina, coś w tym stylu. No, tak jakby. Można tak to powiedzieć. Gdzie można szczegóły dotyczące waszego zespołu znaleźć? Pewnie macie jakiś Facebook, jakąś stronę swoją. Jasne, mamy fanpage na Facebooku, tam jest wszystko, zawsze informacje na temat każdego koncertu, który się zbliża, nawet przypominamy się po 3 razy, żeby nikt nie zapomniał. No to przypomnijmy i powiedzmy tutaj, gdzie was szukać w internecie. Szukać nas należy, wpisując I Love The Wall w wyszukiwarce portalu społecznościowego Facebook. I super, ja oczywiście do polubienia zapraszam. No i zaczęliśmy od spraw organizacyjnych, to i na sprawach organizacyjnych skończmy. Maczku, kiedy juwenalia? Juwenalia już trwają, tak? Tutaj już od niedzieli zaczęliśmy, już cały czas coś się dzieje. W poniedziałek turniej w nożną piłkę się odbył wczoraj, czyli można powiedzieć w poniedziałek był ta nożna, we wtorek kręgle, dzisiaj, jeśli chodzi o środę, mamy już grę miejską, mam nadzieję, że pogoda dopisze. Czwartek FIFA w biało-niebieskim i na fali trochę disco polo bawimy się. W piątek my to zbieramy od 5, można spotkać już na skrzyżowaniach naszego miasta i kończymy wieczorem chwały w amfiteatrze, a sobota to już dzień koncertowy na terenie zielonym przy Politechnice Warszawskiej, czyli The Wall pierwszy rozpocznie, później Olek, jeśli nasz raper w Płocku, kolejny K2, Bob One, Bastajpan, Sławomir, Grubson, chyba nikogo nie zapomniałem, już chyba wszyscy, bo trochę nas dużo w tym roku, więc będzie się, jeszcze Zeus, tak, będzie dużo się działo, a w niedzielę to już Wake Park i tak już trochę plażowanie, chillaucik, wyciszyć się i trochę stand-upu na koniec. Jak najbardziej. Co, zapraszamy studentów i nie tylko na wspólną Tak, zapraszamy wszystkich osób, które mamy ukończone 18 rok życia, zapraszamy na teren, żeby można się pobawić, jeśli chodzi o sobotę, inne imprezy. Są dla wszystkich, nie ograniczenia żadne są wiekowe, tylko ten koncertowy jest plus 18. Jak najbardziej. Ja się do zaproszeń wszelakich dołączam i dziękuję wam bardzo, panowie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
Gość poranka.